Siemaneczko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pet Simulatora X na moim kanale, a w tym odcinku pokażę wam wszystko, co dodano w nowym update'cie do Pet Simulator X, a także powiem wam, o co może chodzić achievementem PogJump. You will never get this achievement. Zapraszam was już do oglądania tego materiału. Najpierw pokażę wam, co Preston dodał w nowej aktualizacji, a naprawdę jest tego dużo. Przede wszystkim nowa kraina Fantasy World, na której możemy odblokować 3 światy. Są 24 nowe pety, 3 nowe jajka, Enchanting Circle i dzięki temu, że wszedł też Enchanting Circle, Preston dodał 4 nowe abilitki, które możemy zdobyć. Są wyjątkowe i naprawdę mega dobre. Dodał też nowy rank Impossible, z tego co wiem, Good Life już nie jest najlepszym rankiem. Nowe achievementy, no i limitowany czas na kupienie 15 petów, że można sobie ubrać. Plus więcej. Ja robiłem live'a, na którym odblokowałem te wszystkie krainy. Idziemy sobie tutaj na Fantasy Shop. To jest pierwsza rzecz, którą wam pokażę. I tutaj mamy leaderboardy oczywiście. Jak widzicie, ja tutaj troszeczkę już mam. Tutaj mam te 3 nowe jajka, które możemy kupić. Normalna wersja, podstawowa jajka i wersja golden. Udało mi się też zdobyć już peta tego rzadkiego. Mogę wam pokazać mój team aktualnie. Takie pety, moi drodzy. Naprawdę mocna aktualizacja. Naprawdę mega kozackie pety. Zobaczcie, ile one mają. Są lepsze niż Dominusy. Tutaj mamy nowe pety, jak widzicie. Takie są pety aktualnie. To są najnowsze pety. Teraz widzicie tutaj wszystkie pety, które są w nowej aktualizacji. Tutaj te jajka będą wkrótce. Więc tak wygląda, moi drodzy, sklep. No pięknie się prezentuje. Teraz wam tutaj pokażę ten stół do enchantowania petów. Musicie wydać 10 000 diamentów i możecie sobie zrobić enchanta. Ja wam pokażę, jak to działa. Klikacie sobie peta, enchant. No i losową abilitkę wam przydziela. Oczywiście możecie w każdej chwili zmienić. Ja to tak to tutaj działa. Możecie sobie enchantować, zdobywać różne abilitki. Tutaj jest kraina do kupienia za 37,5 tysiąca fantasy coinów, bo mamy też w tej aktualizacji nowe coiny, fantasy coins. Naprawdę mega długo się je zbiera. No i tutaj mamy dwa portale do dwóch nowych tutaj krain w tym świecie. Reszta będzie wkrótce, nie mogę się już doczekać. Napiszę, czy czekacie też na kolejne aktualizacje, bo ja naprawdę czekam. Mamy tutaj Ancient Island i Samurai Island. Teraz wam pokażę tutaj Ancient Island. Jak wiecie, jest to taka starożytna kraina. Tutaj mamy świątynię i skrzynkę nową. Polecam wam sobie na niej wbijać Impossible Rank. Ja aktualnie staram się to wbić. Mam Good Life'a 32%. Jeżeli graliście dużo, być może macie od razu Impossible, nie macie już Good Life'a, bo te procenty cały czas się naliczały, z tego co wiem, do ranku. Kolejna kraina jest tutaj, jest Samurai Island i ona się prezentuje w ten sposób, mega kozacka, bardzo mi się podoba. To wszystko, jeżeli chodzi o Fantasy World, a teraz przejdziemy do drugiej części odcinka, czyli o co chodzi z tym tajemniczym achievementem, z tajemniczym osiągnięciem PogJump. You will never get this achievement, bo mam pewną teorię. Pamiętacie, moi drodzy, tą krainę Glacier? To jest właśnie ta kraina i tutaj była do kupienia nowa kraina za 250 fantasy coinów. Teraz wam tutaj gdzieś pokażę zdjęcie. To teraz, moi drodzy, ta kraina kosztuje, uwaga, 25 bilionów fantasy coinów. Wydaje mi się, moi drodzy, że tutaj w kolejnym update'cie będzie skrzynka, z której będziemy mogli zdobyć high tech coiny. Teraz tutaj gdzieś widzicie leaka, jak wyglądają te coiny. Bo jak widzicie, na razie tutaj żadnej skrzynki nie ma, dlatego jest to bardzo prawdopodobne. Moi drodzy, i właśnie myślę, że ten tajemniczy achievement ma związek z tą krainą. A dlaczego tak myślę? I już wam powiem. Wydaje mi się, moi drodzy, że tak jak w przypadku Dominusów, krainy, gdzie możemy je kupić, musieliśmy ją odblokować za 100 000 diamentów. Było to naprawdę dużo, wszystkim wydawało się to praktycznie nie do zrobienia na początku. Później zaczęły się pojawiać sposoby, jak szybko zdobywać diamenty. I tak po kolei każdy to kupował. Tak samo wydaje mi się, że będzie w tym przypadku. Tyle, że nie będzie właśnie tak łatwo zdobyć Fantasy Coiny. Bo jakby się Fantasy Coiny zdobywa się bardzo wolno. Trzeba naprawdę długo grać, żeby dużo ich mieć. No ja sam aktualnie nie mam ich za dużo, bo tylko 35 milionów. Za odblokowanie krainy z Dominusami wykonywał nam się achievement The Forsaken Gate. I dostawaliśmy za to dużo coinów. Tak samo w tym przypadku myślę, że dostaniemy achievementa za kupienie tej krainy. No i dostaniemy tego achievementa PogJump za dostanie właśnie tej krainy. Tym bardziej tutaj ten opis też trochę to zdradza. You will never get this achievement. Sam opis zdradza już, że chodzi o tą krainę. Moim zdaniem tak jest. Moim zdaniem tak jest, że ten achievement jest za odblokowanie tej krainy. Napiszcie, czy zgadzacie się z moją teorią, czy macie może też inną teorię. Piszcie swoje teorie w komentarzach. Moi drodzy, w kolejnym odcinku będę na pewno chciał wbić sobie
najlepszy rank Impossible. Na razie mam drugi najlepszy, Good Life. Pewnie pokupuję też trochę petów za Fantasy Coiny, będę sobie je teraz też zbierał. Nagrywam w ogóle ten odcinek dla was kilka godzin po live'iku. Także wyczekujcie kolejnych odcinków Spec Simulatora X na moim kanale. A w tym odcinku to już jest wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Robloxem na moim kanale. A na razie, cześć! Get some